I już Dominik Aleksander w ringu był pewny siebie, zapowiadał zwycięstwo. No, zobaczymy, zobaczymy. A teraz reprezentant polski pięściarz grupy Knockout Promotion, Krzysztof Diablo Włodarczyk! Czyste są te dwie, te dwie są czyste. I Krzysztof Diablo Włodarczyk zbliża się do ringu. No, Steve Corbo podgrzał atmosferę wejścia Krzysztofa Włodarczyka. Robił to już na torwarze również podczas walki Krzysztofa. Pierwszy występ Krzysztofa Włodarczyka od utraty tytułu Mistrza Świata IBF w wadze cruiser. Stracił ten tytuł w maju tego roku, przegrywając w katowickim spotku ze Steve'em Cunninghamem. No wtedy był niezdecydowany jak Hamlet, nie wiedział, czy atakować, czy się bronić, czy rzucić wszystko na jedną szalę. Przegrał. No i jesteśmy bardzo ciekawi, jak się spisze po tej porażce Krzysztof Diablo Włodarczyk. Już też w ringu. Już zaczyna się, proszę Państwa, Dominik Aleksander, 16 zwycięstw, wspominałem, tylko 3 przegrane, w tym jedna przez nokaut. Jeden remis, jego ojciec był bokserem, odradzał synowi boks, ale Dominik mówi, że on w sercu zawsze czuł, że będzie pięściarzem, że zrobi karierę, że zdobędzie jakiś mistrzowski pas. No dzisiaj będzie miał ku temu szansę. Sędzia ringowy pan Vanderwille, Daniel Vanderwille z Belgii, no i Krzysztof Włodarczyk, jego metryczka, 37 zwycięstw, 27 przez nokaut, dwie porażki, jedna z Mełkomianem, druga ze Steve'em Cunninghamem w ostatnim pojedynku, razem 39 ringowych występów. Stawką tej walki będzie mistrzostwo Federacji IBC, waga cruiser, czyli junior ciężka. 12 rund. Pan Vanderwille sprawdza rękawice Diablo. No i za chwilę Steve Corbo i Edward Durda dadzą sygnał do tego, że zaczynamy. Ringowy przydomek Diamond. No zobaczymy, czy ten diament jest rzeczywiście taki twardy, czy też skruszy się pod ciosami Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Dariusz Michalczewski, były mistrz świata, nasz znakomity bokser, zawsze pod koniec roku toczył lżejszą walkę, jak to określał, na podatki. Diablo na podatki powalczył w przyszłym roku, a dzisiaj na koszty ślubu. Za tydzień weźmie ślub z wieloletnią narzeczoną Małgorzatą Babilońską, a z którą zresztą ma już dziecko. No, bardzo jesteśmy ciekawi. Wiele koncentracji. Diablo, króciutka modlitwa. W białych spodenkach z niebieskim lampasem Krzysztof Włodarczyk. A bardzo sam jestem ciekawy, jak się spisze Diablo. W tym pojedynku z Cunninghamem nie był sobą. Walczył bardzo słabo, był spięty. Niesamowitą atmosferę
stwarza amerykański speaker pan Steve Corbell. Miejmy nadzieję, że nie mniej emocjonującą stworzą ci bohaterowie. Dominik, Aleksander, słuchajcie moich komand, poleceń. Mam nadzieję, że będzie ta walka czysta. Też się przyłączamy do tego. Dominik, gotowy. Diablo również. I 12 rund bombardowania. Ring wolny, pierwsze starcie. Junior ciężka. Stawką pas federacji. Na pewno zobaczymy, jak spisze się Krzysztof Diablo Włodarczyk. Jak zwykle zaczyna ostrożnie, za podwójnej gardy. Przypominamy, to jego pierwszy występ od czasu, kiedy przegrał z Cunninghamem i stracił tytuł. No, trenerzy mają świadomość, że Diablo nie jest w optymalnej formie. Te przygotowania do ślubu. Wczoraj trener Łapin mówi, był u księdza, cały czas chodzi na nauki przedślubne. No, treningi trzeba było czasami przekładać, dopasowywać. Miejmy nadzieję, że za bardzo się to nie odbiło na jego formie. Dobry atak, Diablo. Teraz odpowiedź. Ale zakryty szczelnie Krzysztof, wysoko uniesione rękawice. Nie widział swego przeciwnika wcześniej, jak mówił w wywiadzie. Zobaczy go dopiero w ringu, właśnie teraz go widzi. I pierwsza próba ataku. Lewy sierpowy, prawy prosty. Wyłapał te ciosy na rękawice. Amerykanin nie dał się zaskoczyć. Doskok lewym sierpowym. Na rożniku. Amerykanin, seria, prawy sierpowy krótki, na brodę, nad rękawicą. No niesamowite, niespodziewane zakończenie tej walki, bo to już chyba koniec. Ciężki knockout. Dominik Aleksander zapowiadał, że wygra. Jego trener twierdził, że to jest, trener Damon Reed twierdził, że to jest tak wspaniały bokser, że niebo jest granicą jego możliwości, że ma talent, ma dobrą szczękę, szybkość, refleks, siłę ciosów, koordynację, ma jedną z najszybszych rąk w zawodowym boksie, w wadze junior ciężkiej i ciężkiej. No chyba przesadził trener Aleksandra, określając niebo jako limit jego możliwości. Diablo pokazał, że limitem możliwości Aleksandra to jest walka z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. No i gratulacje przyjmuje Krzysztof Diablo Włodarczyk. No, jedno nie ulega wątpliwości. Za tydzień na ślubie będzie zupełnie niepokiereszowany. Znokautował rywala właściwie pierwszym ciosem. Zobaczymy to może. Tam był taki doskok lewy sierpowy. Pękło oko przeciwnika. Widzimy i krótki prawy. Zakończył ten pojedynek. Gratulacje od Andrzeja Wasilewskiego. No chyba nie spodziewał się, że ta walka tak szybko się zakończy. Popatrzmy. Nad lewą rękawicą. Tutaj ten lewy sierpowy. O, półgrwiowy. Przy linach ta akcja teraz. Chwila nieuwagi, opuści zaraz lewą rękawicę i jest nad lewą rękawicą, prawy w okolice ucha. Podrażniony błędnik i po chwili Diamond. Ladies and gentlemen, no need to go to the scorecards on this one. Your referee, Daniel Vandermeel, calls a halt to the action at 2 minutes and 13 seconds of the first round. Your winner, by way of TKO, and the new IBC Cruiserweight Champion of the World,
przez knockout w pierwszej rundzie zwycięża Krzysztof Diablo Włodarczyk, nowy mistrz IBC. Gratulacje od trenera Aleksandra. No, w ringu jest również narzeczona Krzysztofa Diablo Włodarczyka i przyszła żona Małgosia Babilońska. Ona właśnie gratuluje. No i uścisk, gratulacje dla Diablo Władarczyka od narzeczonej przyszłej żony. No i piękna pani Maja, przedstawicielka IBC, zawiesiła pas na biodrach Krzysztofa Diablo Włodarczyka. No, szybkie rozstrzygnięcie, niespodziewane. Gratulacje od Steve'a Corbo, gratulacje od Edwarda Durdy. Na ringu Expo w Warszawie, karcie Kali, kasyno. Popatrzmy jeszcze raz. Prawy sierpowy. To ten cios, który skosił Dominika Aleksandra. No, ten diament nie był tak na punkty. Castillejo.